Siemanko, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Brotato. Zaczynamy sobie w takim razie. Kim dzisiaj zagramy? Jak sobie myślę, kim by tu można by zagrać? Może spróbujemy zagrać... Dzikusem? 30% wyssanego życia przy broni typu prymitywna. Zaczynasz z jednym kijkiem, nie możesz wyposażyć broni o klasie powyżej dwójki. Może być to spoko, weźmiemy sobie kij bojowy jest dużo lepszy od kijka. Dużo bardziej mi się to podoba. Więc no, zaczynamy sobie w ten sposób. Myślę, że damy jakoś sobie radę. Przynajmniej będziemy się starać dawać sobie radę. Bo kij jest bronią prymitywną, zaraz muszę zobaczyć, kurczę, muszę się zorientować, bo nie spojrzałem w sumie na to. A właśnie, muszę wyłączyć tego. T4 streama, bo ostatnio zapomniałem, kurczę, i przy okazji ten dźwięk się nagrał, jejuśku, najgorzej, najgorzej po prostu, takie dobre podejście, a takie przykre rzeczy się wydarzyły. Dobra, to jest prymitywna, więc git. Kawusia jak najbardziej, kijak raczej nieprzydatny, drzewko, aj, kupon najpierw powinienem kupić, dobra, lecimy dalej. Kików nie chcę. Chcę dostać po prostu kije, będę musiał ten kijek sprzedać, żeby większą ilość kijów dostać. Zaraz ogarniemy sobie wszystko. Teraz już przynajmniej jest dźwięk z gry, wszystko powinno być w porządku. Wybaczcie za te ostatnie problemy techniczne. Nie wiem zupełnie czemu, jakby po prostu włączyłem nagrywanie standardowe jak zwykle. Dopiero pod koniec właśnie zorientowałem się, że dźwięk z gry nagle się z dupy nie nagrywa. Trochę szybkości, kij bojowy, sprzedajemy kijek. Żeby nam się tutaj nie pokazywał, jakieś obrażenia, kolejny kij bojowy, tutaj kawusie zostawiamy. Tutaj fajnie, bo średniowieczny daje nam jeszcze dodatkowo pancerz oraz szansę na unik, więc jest to fajna opcja. Lecimy w takim razie. Trzy kijki. Będę musiał zaraz zatrzymać, kurczę, nagrywanko, jeszcze wysmarkać nos, bo nakichanie mnie wzięło przed nagrywaniem. Nie ogarnąłem się. Wiem, że nie będzie mi to przeszkadzało, ale jednak będzie mi to przeszkadzało, więc wolę to ogarnąć, żeby nie było problemu. Żebym też nie gadał przez nos po prostu. Dobra. 5 HP mi zostało, trochę dziwnie, trochę niefortunnie się tutaj wydarzyło. Nie podoba mi się to. Dobra. Dobra, więc widzimy się za sekundę. Dobra, już powinno być trochę lepiej. Sztandar, czy my chcemy sztandar? Szczerze powiedziawszy, chyba nie chcę. Przetworzyłbym. Nie chcę tracić wyssania. Tak mamy go mało. Pancerz niech będzie. Szczęście, może być. Mamy więcej pancerza. Fajnie, weźmy kawę. Wymienimy kolejny kick, hełm, kolejny pancerz, czemu nie? Dobra, lecimy dalej. Mamy dużo HP, ale myślę, że to jest do ogarnięcia. No i co? Nagrywam sobie ten odcinek na zapas. Bo dzisiaj, kiedy to nagrywam, 15 właśnie zaczynam stream przedłużeniowy, więc chcę mieć chociaż ten jeden odcinek, żeby następnego dnia sobie wyszedł. Następne odcinki, jeśli rzeczywiście ten stream przedłużeniowy się przedłuży, no to następne odcinki będą nagrywane na streamie. Mam nadzieję, że mnie to nie rozproszy. No a jeśli nie, no to standardowo odcinki będą się normalnie pojawiać. Dobra, a nie zdążyłem zniszczyć drzewa. Więcej HP, kolejny kij, trochę obrażeń, hełmik i jazda do kolejnej fali od razu. Więc jeśli stream się nie przedłuży, no to standardowo będziecie mieli normalne odcinki, takie nagrywane poza streamem. Dobra. Dużo przyjemniej mi się tak to nagrywa poza streamem, powiem wam. Nie mam takiej presji, nie czuję żadnej. Na początku, kurczę, jak to nagrywałem, to czułem taką presję, że muszę wygrać koniecznie, bo kurczę, kto to będzie oglądał. Ale jak wy obejrzeliście nawet odcinki, kiedy przegrywałem przez cały tydzień, 7 odcinków czy 8 pod rząd, gdzie przegrywałem wszystko, to ja już się o nic nie martwię. Nawet jak przegram, to nic się takiego nie stanie. Dobra. No ale będę się oczywiście starał wygrać, no. Nie ma takiej opcji, że nie. Dobra, to tego nie chcę. Kolejne 3 pancerze, super. Trochę obrażeń. Kij bojowy na dwójce, kolejny kij bojowy. Trochę regena. Szczęście zostawimy. Piła tarczowa. Jedna piła tarczowa byłaby chyba całkiem spoko, tak mi się wydaje. Chociaż szkoda tracić te efekty. Ostrze średniowieczna.
Kurczę, ale to nie jest prymitywne. To też w sumie nie jest prymitywne, to bez sensu. Dobra, można jeszcze raz wymienić. Kij bojowy, regen. Wyssanie i regen. Dobra, lecimy dalej. Oko, mam już 6 kików, więc jest całkiem fajno. 17, 4 obrażenia mi zadają. Więc jeśli chodzi o HP, jest naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że teraz typowo możemy się skupić na obrażeniach. Pancerza mamy też naprawdę dużo. Co najwyżej jeszcze unik możemy zainwestować. Ale pancerz, wyssanie jest naprawdę na dobrym poziomie. Teraz możemy właśnie się skupić typowo na obrażeniach. Dobra. Mamy itemek, super. No więc teraz troszkę pracki mnie czeka, bo no ten stream przedłużeniowy, przed streamem przedłużeniowym muszę jeszcze wrzucić filmy na 2 dni, zmontować 2 Amongi, albo nawet 3 najlepiej, chociaż nie wiem czy zdążę, bo nie zostało mi dużo czasu, czeka mnie naprawdę dużo roboty przez kilka dni. Kawa jak najbardziej, obrażenia wręcz jak najbardziej, kolejny ki, więcej szczęścia, więcej regena. Tutaj nic ciekawego, może co najwyżej język obcego. No i lecimy dalej. Fala 7. 20-30 obrażeń zadajemy, całkiem dobrze. Fajnie by było też w kryta pójść. To by było spoko, tak sobie myślę. Dobra, klepiemy się. Powiem, że bardzo polubiłem te kije bojowe. Nie pamiętam z jakiej postaci to się odblokowywało, ale no one bardzo pomagają w rozgrywce. Dużo lepsze od zwykłych kików. A i naprawdę biją, kurczę, całkiem przyjemne obrażenia. Zrobimy sobie ziomeczka z jaja. Dobra, super, udało się. Ej, kolejne jajo tam się despi. No ale cóż, nic z tym nie zrobimy. Możemy co najwyżej próbować go zabić. Dobra, udało się. Zabijamy sobie tutaj kolejnych ziomeczków. Wyssanie mamy na dobrym poziomie. Dobra, no ja no powiem, że naprawdę tutaj zacnie idzie nam w tej rozgrywce. No, ładnie tutaj się klepiemy z przeciwnikami. Muszę się napić tutaj. Regen, oj tak. Takiego regena nie mogę odpuścić. Łączymy, kupujemy. Weźmy to przeciąganie, weźmy pijawkę, weźmy kolejną czapeczkę. Wymianka, kolejny kij, kolejny kij. Nie, to już tylko tyle mi wystarczy. Wystarczy mi ten kijek, połączę te, kupię kolejny i ten już mi jest niepotrzebny. Nawet nie wymieniam, lecimy do 8 fali. Więc tak naprawdę już będziemy mieli na fulla kijki, już nie będziemy mogli bardziej ich ulepszyć. No to teraz typowo w itemy na obrażenia i takie jakieś kryty. Myślę, że będzie to naprawdę spoczko. No myślę, że teraz tym lepiej, żeby nam się właśnie trafiały jakieś itemy zamiast broni. Byłoby na pewno super. Chyba, że trafi mi się jakaś jeszcze prymitywna broń, którą rzeczywiście byłbym w stanie wymienić te kijki. Chociaż szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że ta broń będzie chyba najlepsza na to, no to granko nasze. Dobra. Niszczymy drzewko. Tak mi po prostu przykro. Taki dobry run wczoraj wyszedł, kurczę. I nie nagrał się ten dźwięk. Tak nagle, kurde, widzę na końcu odcinka, że nie nagrał się dźwięk i mam takie, kurde, bela, no. Taki dobry run. Ale już nie mówiłem tego na odcinku, ale widać było po mnie, że zauważyłem coś takiego, że coś tam się wydarzyło. Obrażenia wręcz jak najbardziej, tego nie chcę, wieżyczka, nie chcę, więcej zdrowia, wyssanie, może kryt. Weźmy trochę kryta, żebyśmy tutaj coś tam bili. Weźmy kolejny kij, wszystkie na dwójce, super, bierzemy to. Więcej pancerza, w sumie czemu nie, za 3% obrażeń myślę, że jak najbardziej można wziąć. Tutaj można króliczka sobie ogarnąć, więcej obrażeń. No i dobra, lecimy fala 9. Myślę, że tutaj będzie fajnie, ciekawie. Oj, ładnie tutaj siądzie, coś czuję. Dobra, mamy tam jakiś procent na kryta, 45 obrażeń już kryta, całkiem nie najgorzej. Itemek wypadł nam. Wyssanie życia tutaj będzie na bardzo ładnym poziomie, zabijając tych ziomeczków wszystkich. Dobra. No kurde, bela, no. Robi robotę. Dobra. No teraz typowo idziemy w tego kryta, obrażenia, trochę prędkości ataku, jeszcze fajnie by było zboostować. No i tak naprawdę mamy wszystko, czego nam potrzeba w tym ranie. Dobra. No, wyssanie ładnie tutaj działa. 17 sekund jeszcze, zobaczymy ile materiałów uda się zebrać. Szkoda, że żadnego łagodnego obcego nie trafiłem, szczerze powiedziawszy wziąłbym łagodnego obcego. Dobra, klepiemy się tutaj. Nadrabiamy sobie HP. Dobra, fajnie, fajnie. 460, okej.
Szczerze, chyba nie. Nie chcę tracić kryta. 15% prędkości ataku. Wymieniłbym. Kurde, Bela, nic się ciekawego nie trafiło. To weźmy ten pancerz. Miałem nadzieję, że się trafi coś ciekawego. Więcej szczęścia. Rakieta, króliczek. Wymieniamy. Kajdanki, nie ma szans. Nie sporczak. Chyba nie. Nic ciekawego, szczerze powiedziawszy. Robal, cyklop, jak najbardziej. Przeszywanie jest nam niepotrzebne. Więcej pancerza, więcej szczęścia, więcej expa. Zmienimy jeszcze raz, nic ciekawego, lecimy do 10 fali. Na 11 mamy elitkę, więc trzeba uważać. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Szczerze powiedziawszy, nie liczyłbym na to, że zabijemy tę elitkę. No ale podejście jakieś tam zrobimy. Dobra. Póki co ładnie idzie. Naprawdę, jeśli wygrałbym 3 razy pod rząd, to już jestem spełniony, będę się czuł. Dobra. Niestety bez itemu. Fajnie by było dostać drzewa w sklepie. Byłoby super. By było więcej drzew na mapie. Dobra. No i co? No więcej wyssania chyba już tutaj powoli. Też bym sobie trzaskał. O, to... Czasami już bywa kiepsko. Mimo tego, że mam tyle pancerza, otrzymuję niby małe obrażenia. Ale kurde, no i tak swoje tam klepią coś tam. Mogę sobie latać między nimi, ale czasem trzeba odpuścić. Dobra, jakieś drzewko jeszcze, zniszczmy je. A, niestety bez itemu po raz kolejny. Może trochę szybkości, bo mamy tylko 1%. Weźmy więcej expa, troszkę więcej szczęścia. W sumie to jest spoko, jak będziemy zwiększać szczęście. No tutaj akurat szczęście na minus, ale bym wziął. Boba z obcych nie ma szans, za to wykrywacz metalu jest całkiem spoko. Wymieńmy jeszcze raz. Sharpie niszczy, jak najbardziej weźmiemy. No i co? Jazda, 11 fala. Jaki boss nam się trafi? Aj, nożownik. No cóż, spróbujemy. On nie ma dużo HP, ale kurczę, za chwilkę będzie wokół niego tyle przeciwników, że ja nie mam pojęcia, czy ja dam radę po prostu go zabić. Tym bardziej to jest fala z Tutenhamonami i to jest bardzo ryzykowne, żeby się z nim klepać. No, na drugiej fazie, kurczę, będzie miał tyle przy sobie przeciwników, tyle ziomeczków przy nim się będzie respić, że to jest niewykonalne, żeby do niego podejść w ogóle. Ja mogę próbować tutaj podchodzić, no ale widzicie, co się dzieje. No, nie ma nawet takiej opcji. Dobra, ja po prostu uciekam. Próbowałem swojego, nie udało się, szkoda. No to co, zwika. Oj. Przynajmniej sporo materiałów dostaniemy z ziomeczków, jak on tyle przyzywa wokół siebie. Aj, aj. Z elitką będziesz miał mniej przeciwników, tymczasem ten boss. Dobra. Ale ten boss jest cudowny, jeśli chodzi o ilość materiałów, które mogę dropnąć z tych ziomeczków. Łagodne opcje, bierzemy. Stop. Wziąłbym szczerze stop. Warto. Prędkość ataku. Regen. Szansa na unik. Może szansę na unik zwiększymy. Szczęście 10. Szczerze wymieniłbym. Poczekałbym czegoś lepszego. Dobra, obrażenia wręcz mogą być. Napiję się jeszcze. Kolejny Robal Cyklop. Wziąłbym wykrywać. Wziąłbym szarpie niszcz. Ziemniak. Oj, all stats up. Zajebiście. Kurde, Bela. Ale to nam daje potężne rzeczy. Bierzemy oczywiście ziemniaczek. Bierzemy również ciebie. No i dobra, 52 HP, 13 regena, no nie za dużo regena, no ale wyssanie 5, czyli razem mamy 35%. Jest całkiem spoko, lecimy 12 fala. No dobra. Ale tego wyssania mamy za mało, żeby radzić sobie z takimi bossami. Ale no, ogólnie jest w porządku. Dobra. No powiem, że fajnie ranik póki co idzie. Dostaliśmy przy okazji itemek. Ziemniaczek fajnie tutaj siadł. Nigdy jeszcze chyba nie dostałem ziemniaczka tako. Albo dostałem, tylko że nie pamiętam. Tak dawno go dostałem, że nie pamiętam nawet, że go dostałem. O, drugi itemek z Tutenhamona. Kochany Tutenhamon. Znamy się do czegoś przyda. Dobra, klepiemy się tutaj, przebiegamy sobie przez środek. Dobra. O, te Tutenhamony nawet ładnie się wywalają. 57 obrażeń, no powiem, że kurczę, jakoś to wygląda. Coś tam klepiemy, widzowie, coś tam klepiemy. Szkoda, że tylko mogę mieć broń na dwójce. No ale ja zazwyczaj mam takie szczęście, że kurczę, mi się nie trafiają lepsze, więc dla mnie to w sumie bez różnicy. Ziomek z itemem, zabiłem, super.
4 itemy aż w tej rundzie. No oczywiście, że bierzemy. 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 No i bierzemy. Będziemy mieli na plusie zbieranie. 7 kryta. No jasne, że bierzemy. 19 już mamy. Uuu, riposta jak najbardziej. Do tego opaska na oczy też jak najbardziej. Tutaj nic ciekawego. Robal, cyklop jak najbardziej. Wsparcie społeczności, szczerze powiedziawszy, może być ok. No. Im więcej przeciwników, tym więcej prędkości ataku, plus jeszcze obrażenia. Wziąłbym jeszcze szansę na podniesienie. Mam 40% na to, że podniesiemy od razu wypadający materiał. No i dobra, klepa. 62 obrażenia klepiemy. No, kurczę, robi wrażenie, bym powiedział. No dobra. Klepiemy się w takim razie. Klepa, klepa. Super. 53 HP, nie spadamy poniżej tego. Nikt praktycznie nie jest w stanie nas uderzyć aktualnie. Dobra, 8 obrażeń dostaliśmy. No nie regenerujemy się aż tak szybko, jakbym chciał. Ale i tak jest ok. Jest ok, jest ok. Faktycznie nie widzę opcji, żeby mnie tutaj jakoś szybko zabili. Tym bardziej, że no klepiemy dobre obrażenia. No nie oszukujmy się. Itemek wypadł. No kurde, bela. Jak się wbije większą grupę przeciwników, no to nawet bardzo szybko się regenerujemy. No dobra. Macki też zabijamy całkiem szybko. No powiem, że kurczę, dobry ranik. Dobry ranik póki co. Zacząłem coś wygrywać w tej grze. Jestem z siebie dumny. O, ale dobre. O kurde, bela. 20 obrażeń wręcz. Nie mogę sprawdzić, ile moje broni teraz biją. Chyba jakoś 60. I zobaczymy teraz, ile będą biły. Więcej speeda. No. 76, ale to podbiło. Ja bym wziął, Kurde bela, co mi to zmniejszyło? Procent obrażeń i procent szybkości. Nie, bez problemu. Więcej obrażeń wręcz. Może najpierw kupimy małpkę. Obrażenia wręcz sobie zostawimy. Większy zasięg podnoszenia w sumie git. 14 fala. No i to będzie ciężka fala. Nie lubię jej zbytnio. Oho. Teraz jakieś dzwonią do mnie, kurde, skamy. Dobra, to wywalić. Dobra, lecimy po drzewo. Super, udało się. Okej, okej. Dobra, ładnie się tutaj klepiemy. Super, ansko. Póki co jakoś to idzie. Nie schodzimy poniżej naszego fulla HP. Więc jest przyjemnie. Okej, okej. Myślę, że nie powinno pójść źle. Myślę, że jesteśmy w stanie bardzo szybko to wygrać. Na luzie. Dobra, dobra. Lepijemy sobie tych ziomeczków strzelających. Trzeba wbijać się w grupy przeciwników, żeby się po prostu łatwiej regenerować. A tym bardziej, że my klepiemy bardzo dobre obrażenia. No i klasa. Debela, ale to robimy. Czemu nie? Tutaj też czemu nie? Czemu nie? Więcej regena? Wziąłbym regena. Tutaj prędkość ataku. Tutaj bym wziął więcej obrażeń wręcz. Nic ciekawego tutaj nie ma. Tortura, jeszcze czego? Nie ma szans. Tu regenerujemy 2 i mamy 35% szans na wyssanie. Branie tortury w tym momencie jest straszne. Wziąłbym to. Wziąłbym rakietę. Od razu bierzemy, to bym zachował. No i horda time. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Dobra. Szczerze powiedziawszy, dla nas horda raczej jest wręcz dobrą przesłanką. 138 obrażeń skryta, jak klepiemy. No nie, no tutaj raczej nie mam się o co martwić. Tak naprawdę horda to dla nas po prostu więcej materiału w naszym przypadku. Myślę, że nie będzie tutaj żadnego problemu. Mamy itemek. No kurde, bela. No powiem wam, że warto było. Takie hordy to jest wręcz, kurczę, dla nas perfekcyjna sytuacja. Tym bardziej, że mamy jeszcze większą szybkość ataku, jak jest więcej przeciwników na mapie. O kurde, bela, ale oni pięknie się wywalają. Wiesz, on to szarpie niszczy i ci przeciwnicy jeszcze wybuchają, jeszcze z eksplozji biją innych. Ale to jest op. No nie, no kurde, ilość materiałów, jaką tutaj zbierzemy na tej fali, to jest wręcz cudowna rzecz. Oj tak, jeszcze nie schodzimy poniżej naszego zdrowia maksymalnego. Oj tak, 600 materiałów. Nęta nie.
Ta już jak najbardziej. Krytyk. Dobra, weźmy. Mniej HP, za to więcej uniku i pancerz jak najbardziej. Tuberkula jak najbardziej. Więcej jeszcze uniku jak najbardziej. Młody pomidor myślę, że nam się przyda. Generator też może być spoko. Weźmy smutnego pomidora. Mamy teraz 3 regena na sekundę. Plus do tego regenerujemy się z bicia przeciwników, więc myślę, że nie będzie żadnego problemu. Nic ciekawego. Każdego króliczka można zachować. Więcej roli. Pierścień chyba nie. Wziąłbym motyla. Lecimy na 16 falę. O, już zaraz mamy fulla. Wystarczy kilka przeciwników, które po prostu na początku zabijemy i jest klasa. No, już mamy full. Nie ma się raczej o co martwić. No coś mi ten katar, kurczę, męczy, powiem wam. Ziomeczek z itemem. Aj, będzie takich dwóch, jeszcze jeden będzie. Na pewno, gwarantowany. Więc trzeba będzie go poszukać. O, kolejny itemek, super. Kurde, te przynęty, powiem wam, że są mega OP. O, jeszcze jeden ziomeczek z itemem. Kurde, Bela, 4 itemy. Naprawdę, wygranie rybakiem daje taką przewagę. Jakby dostawanie itemów, kurczę, dwóch na rundę jest super opcją. Dobra. I do tego jeszcze daje regena. Samo z siebie. To jest piękne, że jeśli nawet nie zabijecie tych przeciwników, no to macie 3 regena. Dobra. Pięknie. 5 sekund, może jeszcze zniszczymy drzewo, niestety bez itemu. Dobra, pięknie. 590 materiałów. Srebrna kula, oczywiście, że biorę. Tego nie biorę, to biorę. Traktor kolejny, a wezmę, czemu nie? Więcej procent obrażeń. Ja bym poszedł tutaj. Może więcej zdrowia. Więcej wyssanego życia może. Więcej kryta. No i klasa. Dlatego generator. Oko. Blup. A weźmy blupa. Weźmy więcej wyssanego życia. Weźmy króliczka. Kawusia. Więcej wyssania regeneracji. Tutaj nic ciekawego. Tutaj działo. Kurde Bela, działo. Będzie się działo, no. Chociaż nie wiem, czy na 18 chciałbym, kurczę, schodzić z tego. A, chyba zajdę mimo wszystko z tego pancerza. No, ładnie tu klepiemy tych Tutankhamonów. Dobra. Szczerze, liczyłbym na to, że rzeczywiście uda mi się zabić tę elitkę. No, czekajcie sekundę, muszę wysmarkać jeszcze ten nos. No dobra, już jestem. Kontynuujemy. Super, super. Klepiemy, klepiemy. Dobra. Jest całkiem git. No dobra. Drzewko zniszczone. Jak patrzę na OBS-a, że czasami może jest jakaś przycinka, kurczę. Będę musiał coś z tym zrobić za chwilkę. Na tej rundzie spróbuję. No dzisiaj cały czas coś jest nie tak, no. Ale tak samo, kurczę, jak właśnie był problem z tym dźwiękiem. Kurde Bela, zawsze coś musi być nie tak. Ja już też mam, kurde, ten komputer nie najlepszy. Ale no, staram się, dobra. Weźmy sobie kolejne, weźmy oczy. Weźmy prędkość ataku. Dobra, i dajcie mi jeszcze sekundkę. No dobra, lecimy dalej. Czasem po prostu muszę zrobić duplikat. Duplikat tego, mojej sceny do gierki. Ale zobaczymy, czy to pomoże. Może na początku nie być różnicy. Kurde, no. Weźmy sobie pijawkę, weźmy sobie to działo. Nie zmieszajmy naszego HP. Więcej regena minus szybkość. Szkoda, trochę. Pieczka bez szans, kolejne działo. Nie, no aż tak to nie. Aż tak zdesperowany nie jestem. Kolejna torba, w sumie, why not. Zmieniłbym jeszcze raz. Kurczę, słabe itemy się trafiają, jak na 55 szczęścia. Zmieniłbym jeszcze raz. No nic ciekawego, szczerze powiedziawszy. Lecimy do 18 fali. Aha, ziomek jajowy. Dobra, niszczymy te jaja. Takie on spełni za sobą. O kurde Bela, ale obrażenia dostajemy od tych szarżujących. No, ci szarżujący jak nas wlecą. O kurde, jeszcze te pociski jak chlepią. Ej. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Oj, nie jest dobrze. Dobra, chyba odpuszczę sobie tego bossa. Już dobra, no zregenerowaliśmy się.
Kurde, bela, no. On nie ma dużo HP, zaczął uciekać. Zaczynał uciekać i wypuszczać czasami z siebie pociski. Dobra, dobra, może ogarniemy, może ogarniemy. Teraz okręgi wokół nas robi, tak naprawdę to dla nas lepiej. Dobra, dobra, udało się, super. No i kurde, bela. Jak już nie ma tyle tych szarżujących, to jest super. Szarżujący, zbustowani, no robili kurczę damage. Dobra, to dostaniemy ogród, weźmy. Apteczka, oj tak. No kurde. Stare wyssania. Może obrażenia jakieś. Weźmy trochę obrażeń. Dostaliśmy bardzo dużo tego. Pancerz inżynieria. Weź pancerza. Kurde, zrobiłoby robotę. Szczerze powiedziawszy, wezmę. No dużo pancerza. Nie mogę odpuścić. Więcej pancerza, więcej zdrowia minus szybkość. Wezmę jeszcze więcej pancerza. 58%. Za regena możemy wziąć szczęście. Bo to nam dało minus 10, to zwiększymy sobie jeszcze bardziej. Deolo. Dobra, wymienimy jeszcze raz. Dobra, lecimy, fala 19. No, regen jest ładny, regen jest ładny. Ile mamy tego regena? 4 na sekundę, okej, okay, dobra. To jest to, czego potrzebujemy. I deolo. No i dobra, klepaliśmy elitkę, 19 fala. Zobaczymy, jak ta 20 jeszcze siądzie, ale obrażenia mamy też całkiem dobre, 176 obrażeń. Kurde bela, ale mi dobrze ostatnio idzie. Zaczęły się w końcu jakieś dobre itemy też trafiać i też kurczę odblokowałem itemy, dzięki temu to też idzie lepiej. Ja polecam wam widzowie, że jeśli chcecie grać w tego brotato, to po prostu zagrajcie sobie na zerowym poziomie każdą postacią i odblokujcie sobie po prostu przedmioty, bo naprawdę z tymi przedmiotami to jest niebo a ziemia, jak się gra w tę grę. Jak gracie bez przedmiotów, a z przedmiotami. Dobra, klepiemy się tutaj potężnie. W sensie z każdej postaci z przedmiotem. Typu, że na przykład rybak dostaje przynętę. No i inne takie rzeczy. Regen za szybkość. Weźmy. Więcej wyssania, prędkość ataku może. Oj, dobra, bierzemy tak, wymieniamy, ki pojawy kolejny raczej nie. Wieżyczkę też raczej nie, łagodne obcy, może nie na tę turę, ale zostawmy. Jeszcze mniej regena. Koronka, jakbyśmy grali nieskończone, no to rzeczywiście nie najgorsza. Dobra, ja bym wziął szczerze i koronkę też bym wziął, to bym zachował i lecimy. Dobra, czas na elitki dwie. Dobra, lepimy sobie was. Mało przeciwników jest, przez co mało wyssania. Ale dobra, klepiemy ich sobie nawet ładnie. Ładnie, ładnie, super. Najpierw zbijmy może jednego, skupmy się na jednym. Ej, tamten zaczął uciekać. Gońmy go może. Dobra. Gonimy. Dobra, dobra. Gin. Przestań uciekać, tak? Wracaj tu. Dobra, mam jednego. Dobra. No i teraz drugi. No i... Uwaga, uwaga! Mamy go! Kurde bela, ale siadło. Drugie podejście z rzędu wygrane... Trzecie podejście z rzędu wygrane! Kto by pomyślał, widzowie? Kto by pomyślał? Uła! No, oczywiście, że biorę. Tortura, pff. Proszę was. I ciekawego. 6%, a czyli 6%, 6 obrażeń wręcz. Bierzemy łagodnego obcego, bierzemy szczęście, bierzemy kupon. Maszyna do recyklingu jak najbardziej. Zwróci się bardzo szybko, to też bym wziął. Tego raczej nie. Tutaj nic ciekawego, nic ciekawego. Lecimy, od razu kolejne elitki. Dobra. Dobra, jajca się trafił. Tak, może ciebie zabijmy, ale te jajka trzeba na pewno niszczyć. Dobra. Ten już wszedł w mutację. Dobra, klepiemy w takim razie tutaj. Toporkową. Ale obrażenia klepiemy. No kurde bela. Dobra, mamy item. Super, lecimy na drugiego bossa. Dobra. Klepiemy bossa. Okej, okej.
Kurde, ale przed nami ucieka. Muszę podboostować speeda. Oj, trochę dostałem obrażeń. Dobra. Ale to nie problem, jakiś duży. Dobra, mamy to. Niszczymy kolejne drzewka. Kilka się porespiło w tym czasie, kiedy skupiłem się na elitkach. Dobra. No i kurde, bela. Mamy to, 500 materiałów, 3 itemy. O, jeszcze dziomek z itemem. Kurde, nie zdążyłem niestety. Inżynieria niepotrzebne, to wezmę. Więcej przeciwników jak najbardziej. 8 obrażeń wręcz. Inżynieria, punkty doświadczenia. Szczerze, średnio mnie to interesuje. Wziąłbym więcej obrażeń, więcej może pancerza. Bandana nie. Tutaj nic ciekawego, lecimy dalej. Klucz średnio. Dyplom kolejny znowu nie. Mały gekon, żeby już mieć ile? 60% chyba mam teraz na podniesienie od razu materiału, to jest spoko. Kolejny wykrywacz, już czwarty chyba. Tak, to jest czwarty? Gdzie jest ten wykrywacz metalu? Tu jest, tak, czwarty to jest, okej. Okay. Spoko. Więcej zdrowia, mniej uniku, chyba nie. Nie chcę zmniejszać uniku. Weźmy sobie więcej zdrowia. No i dobra, lecimy. 79 zdrowia. Regen ile? Regen, no prawie 4. Zmniejszyliśmy sobie go trochę akurat. Ale dobra, i tak jest na dobrym poziomie. Sama tortura leczyła tyle, co teraz mam regena, plus jeszcze mam wyssania. Ile mam wyssania? 14, czyli 44 na tych broniach. No cóż. No i myszka plus dwóch obcych. No i ilość przeciwników jest znośna. Chociaż jest i tak mało ich. Jak szczerze powiedziawszy. Dwa itemy dostaliśmy. Mało tych przeciwników coś. No już tak średnio bym powiedział. Tak średnio o tych przeciwników. Średnia ta ilość przeciwników. Nie podoba mi się trochę. Nie podoba mi się. Im więcej przeciwników, tym mamy więcej shot speeda, więc chcielibyśmy jak najwięcej przeciwników. Dobra. 500 materiałów prawie. Drzewko jeszcze jedno. Niestety bez itemu, ale cóż. 600 materiałów. Drzewo, o kurczę, jak najbardziej. No ile już? Chyba 80% na podniesienie. Więcej kryta? Więcej kryta. 46%, super. Ile już mamy? Chcę znaleźć tego gekona. Ja mamy tego gekona. Kurde, już mam tyle tych itemów, że kurde, ciężko mi się jest połapać. Czy ja już mam 4 gekony? Ona chyba mam 4 gekony. Będziemy szukać za te 4 po prostu. 4 wykrywacze, tak, 4 gekony już mamy, czyli 80%. Lemoniada, czemu nie? Kolejna płytka, jak najbardziej, 24 pancerza. I ciekawego, minus regen, chyba nie chcę. Kolejny łagodny obcy, więcej przeciwników, tym lepiej. Minusa do obrażeń nie chcę. Bym miał już setkę, a nie, to jest zasięg z podnoszenia, to nie. Dalej. Nic ciekawego. Jednie też itemy się trafiają. Brzydki ząb jak najbardziej, to też jak najbardziej. Więcej zdrowia. Dobra, jazda. Dobra. Ale coś, kurczę, średnio się to trafia, powiem wam. Mam plus 25% przeciwników. A i tak jest ich strasznie mało. Trudno mi z tego powodu. Trofeum by tutaj też siadło, kurczę. Takie trofeum dostać, żeby mieć jeszcze więcej materiałów. To by było super. Mamy 4 wykrywacze. A ile to jest? 30... Tam było ile? 8%? 32 dodatkowych procent na dodatkowy materiał. Dobra. Lepijemy się. Super. Tutaj mamy drzewka 2. Niszczymy. Okej, sporo przeciwników. Jest git. O, ziomek z itemem, wracaj. Dobra, mam cię. Dwa itemki, super. Więcej drzew, gdzie to więcej drzew? O, jest trzeci item, super. Dobra. 700 materiałów, oczywiście, że biorę. Pancerz wezmę. Drzewa niszczą się na hita, wezmę. Do tego niech ten regen wejdzie, jeszcze większy. 4,29, więcej zdrowia tutaj przy podnoszeniu. Jeszcze dodatkowe, znaczy przy podnoszeniu materiałów więcej zdrowia, brzydki ząb. Do tego tutaj szczęście.
Ja bym szczerze osobiście wziął. No dobra, weźmy tak. To zachowajmy, więcej szybkości, więcej regena. Dłoniątko też jak najbardziej. 24 fala, czyli kolejne elitki. Dobra. Oj, myślałem, że dwie te same znowu się trafiły, tak jak ostatnio była taka sytuacja. Ale nie, klepiemy się w takim razie z tą elitką. Najpierw jedną zabijemy, na spokojnie, nie ma co się tutaj śpieszyć. Nie klepiemy dwóch naraz. Dobra. Ej, po prostu z tą drugą elitką wystarczy wrogu się kręcić i będzie git. Dobra, udało się zabić, super. Ej co, kręcimy się wrogu, tak jak mówiłem. I będzie git. Mamy takie wyssanie, że raczej nie musimy się o nic martwić. Dobra. Klepiemy, klepiemy. No i mamy to. Ile przeciwników, ja pierdzielę. Nie, o, nie mogę. Ale tutaj jest rozpierdziel. Ale w sumie dla nas to więcej materiałów, po prostu. Magia obcych? Bierzemy. Nie bierzemy. Więcej zdrowia, 104 już mamy. Regen. Regeneracja, wyssanie, słoniątko. Nic ciekawego. Tutaj również nic ciekawego. Czemu mi to zbieranie tak spada? Ale przecież ja mam koronę. No to które spada mi zbieranie? Coś mam pod minus zbierania? Nie mam pojęcia. Wróżka. No zawsze to regen na plus. Zmieniłbym. Ojojo. Wziąłbym wszystko. Może bez tej wróżki rzeczywiście. Bo ta wróżka szybko mi się zmarnuje. Jak będę brał tak, tego typu przedmioty. Dobra. Też nie wiem, czy wróżka i tak byłaby nieopłacalna, żeby ją wziąć. Rzadko chyba jest sytuacja taka, żeby było to nieopłacalne. Tym bardziej, że tych legendarnych itemów, no to nie będzie się aż tak tyle trafiać, mi się wydaje. Dobra, klepiemy się. Dobrze, taka ilość przeciwników to tylko dla nas lepiej. Tak naprawdę. Mamy takiego regena. Kurczę, no pół KP mi niby zbili, ale no, już to dla mnie nie problem. Znaczy, że na chwilkę wyjdę z ich objęć. No jest klepa, ładna. Dobra. Tutaj sobie przebiegnijmy przez środek. No i dobra. Pięknie to idzie. Okej. 850 materiałów. 900 materiałów. Kurde bela. No spada mi to zbieranie co turę. Coś jest nie tak, ewidentnie. Plus 5 szansy na unik. O, jeszcze odzyskiwanie zdrowia przy uniku. No kurde, no oczywiście, że tak. Tego nie chcę. Tego też nie chcę. Więcej zdrowia? Niezbyt. Weźmy może obrażenia wręcz. Też jeszcze bym czegoś lepszego może poszukał. Regen 5. Oj, tak. 62 regena. 5,60 na sekundę. Pięknie. Więcej obrażeń? To my czemu nie? Pajączek. Ośmiorniczka. Więcej uniku. Dobra. Więcej szczęścia chyba nie. Chociaż weźmy. To też bym zachował. Przynęta od razu bierzemy. Lecimy 26 fala. Ale regen. Oj, ale regen. A kurde bela. Ile już to trwa? 40 minut prawie. O, ładnie, ładnie. A, jedziemy czek z itemem. Teraz na OBS, jak to wygląda. Czy jest git? O, jest całkiem git. Że takie minimalne przycinki, kurczę, denerwują mnie. Pewnie na nagraniu może nawet tego nie widać. Ale są takie minimalne przycinki, które mnie troszkę denerwują. Których nie chciałbym, żeby były rzeczywiście na tych odcinkach. Dobra. Kolejny item. Nawet nie wiem skąd. Dobra. Szukam ziomeczka z itemem między nimi wszystkimi, a już chyba zabiłem. O, kolejny item. Jest tu może jakiś ziomeczek z itemem?
Dobra. Trzeci item. A, weźmy. Weźmy. Nie weźmy. Tutaj więcej kryta, więcej kryta. 43%. No i dobra. Tutaj cyk, cyk, cyk. Jeszcze więcej regena. A tutaj jeszcze więcej dostawania zdrowia. Za sprzętów jednorazowych myślę, że może być spoko. A ja za dalej. 27 fala. Okej. Okay. Kurczę, może rekord pobije. 32 fale, jak zrobiłem maksymalnie. No. Byłoby fajnie, byłoby fajnie. Bo ten kamonów dużo tutaj jest na tej fali. No, zabijam mi już po 22 obrażenia. Jeszcze pancerz by się przydało zboostować. Zobaczymy, zobaczymy. Jak to wyjdzie. No, zbieramy materiały. No, szkoda tego trofeum, że się nie trafiło. Dobra. Ale klepiemy ładnie. Ten regen sam w sobie robi bardzo dużo. Mikstura by się przydała, która podwaja mi regen, kiedy mam mniej niż połowę zdrowia. Byłoby super. Kurde, bela. Podnosimy już wszystkie materiały. Chyba z ziemi. Tego co widzę. Dobra. A nie, nie wszystkich. Teraz słoniątko bierzemy. Ile on zadał obrażeń? Proszę bardzo. Jest to słoniątko. 16 tysięcy. To zadało 48 tysięcy. Okej. A weźmy to, weźmy to, weźmy to. Nic. O, w sumie fasolkę bym wziął. To też bym wziął. 471 obrażeń. O kurde, bela. Jeszcze obrażenia wręcz. No już mamy tylko 6 zbierania. Nie wiem, o co chodzi z tym zbieraniem. Że coś się zmniejsza zamiast zwiększać. Ojojoj, no. Kurde, to jest mocna fala. Oj, muszę przyznać, że tutaj może być już ciężko. No, jest wysoko. Ojojoj. Ojojoj. Ja już się chyba nie klepię tutaj z elitkami. Chociaż kurde. O kurde, bela, ile pocisków naraz. Dobra, ja stąd wychodzę z tej imprezy. Ja chyba jednak zrezygnuję z tej imprezy, która tam się dzieje. Ja pierdzie, co tam się odwala. O kurde, bela. Nie wiem, co się dzieje, nic nie widzę. Nie, nic nie widziałem już. Nie wiedziałem, gdzie uciekać. Siekierę odblokowaliśmy. Okej. Okay. Ale mamy to, 28 fal, 42 minutki odcinek, bardzo fajnie wyszło. No i co, dziękuję wam za oglądanie. Tym razem dźwięk się nagrał, jej. Trzymajcie się, widzowie, do kolejnych odcinków z Brotato i Elko.